Łazanki to makaron w kształcie prostokątów. W polskiej kuchni łazanki najczęściej podawane są z kapustą i grzybami, jednak dziś zaserwuję je z zupą grzybową. Do jej przygotowania potrzebuję suszone prawdziwki, cebulę, bulion grzybowy knor, seler, marchew, pietruszkę, czosnek, liście laurowe, ziele angielskie oraz ziarenka czarnego pieprzu, gotowy makaron łazanki, tymianek oraz pęczek szczypiorku. Na początku myję i dzielę warzywa na mniejsze części. Następnie przekładam je do garnka i zalewam zimną wodą. Potrzebuję jej 1,5 litra. Do warzyw dodaję suszone prawdziwki i doprowadzam wywar do wrzenia. Powstałą na powierzchni pianę zbieram przy pomocy łyżki. Następnie dodaję do garnka ziele angielskie, pieprz, listki laurowe oraz kostkę bulionu grzybowego knor. Całość gotuję na małym ogniu przez 50 minut. Po tym czasie dodaję do zupy czosnek oraz tymianek i gotuję zupę jeszcze przez 10 minut. Na koniec przecieram zupę i doprawiam do smaku odrobiną soli, jeśli zachodzi taka potrzeba. Zupę podaję wraz z porcją łazanek posypaną po wierzchu posiekanym szczypiorem.